Kamera, akcja. Jak chleb pieczono, to te najważniejsze obrzędy. Mogę powiedzieć? No poprosimy, tak. To były takie obrzędy, który obrzęd bardzo ważny, który szedł z ludźmi przez setki lat, ponieważ tu na naszym terenie to od XIII wieku, no w XIII wieku to już było 14 wsi. One, że tam były małe, ale już było. I kto chciał jeść chleb, to musiał sobie upiec sam w piecu, no bo kto by zaprzęgał konie tam, gdzie tego jechać. I obrzęd, który przez setki lat, który dotarł do XXI wieku. Jeszcze dzisiaj, gdyby starsza kobieta chciała upiec chleb, ona zachowa to, bo to jest w tych ludziach we krwi. Pierwszy obrzęd to był taki, że w ten zaczyn, jeżeli było zaczynić, wkładano kawałeczek ciasta suchego z poprzedniego pieczenia. I z tego pieczenia, które piekło się dzisiaj, to znowu zostawione było kawałeczek tego ciasta, żeby było na następne pieczenie. To było ciągłość chleba, ale w tym była wielka mądrość ludu, że to stare jest w nowym. Tak jak geny w człowieku, jak człowiek. Rodzi się nowy, ale stare jest jednak dalej przekazywane. To była taka mądrość, jak przyroda, no jak wszystko, odnawia się, ale coś starego jest i oni to przesłanie takie nieśli w chlebie. Drugie, piec, jak było wsadzane, to piec był przeżegnany, piec był, i każdy bochenek był przeżegnany i na bochenkach, to nawet dzieci trzylatnie już wygniatały krzyż, wygniatały paluszkami krzyż. I jeszcze było tak, że jak rozpoczynany bochenek chleba był, to był taki wielki, to jak był napoczynany, to był robiony krzyż nożem w imię Ojca i Syna, że wszystko było z Bogiem. I jeszcze to było też ważne, że przed wysadzeniem chleba z pieca, to już jak był na tej łopacie, to był wodą obmyty, o każdy bochenek. Wodą, o tak była garstka brana wody, obmyty był i znowu wsadzony do pieca. To było, że oczyszczającą moc ma woda, że kto będzie ten chleb jadł, będzie silny, zdrowy, bo on jest uwolniony od złych mocy. Ale to też ludzie starsi, to też mądrość taka była, że woda i ogień to są żywioły święte, wielkie, które są właśnie święcone w Wielką Sobotę i one tu w tym piecu spotykają się. I dlatego ten chleb jest taki święty pokarm. Dziękuję bardzo.